inwestor jak zainwestował, to władza powinna się dogadać z rządem na temat portu, jak jest możliwość skorzystania z dofinansowania od państwa 100 milionów złotych, żeby ten kurnik portowy elbląski mógł się rozbudować, ale później z czasem w ramach zysków pan Wróbel może po 10-5% akcji odkupywać od państwa, tak jak jest to i później wtedy może główny właściciel być znów miasto. Przecież można wszystko się dogadać, a jak to nie, najlepiej, jak to opozycja mówi, najlepiej w prywatne ręce sprzedać. Przykład mamy wodociągi gdańskie. Kto sprzedał? No, a teraz, żeby pani Dulkiewicz miała zyski z wodociągów, to musiała wyłożyć około 30 milionów, żeby odkupić. No to świadczy o tym, że opozycja nie umie w miarę fair play pozytywny wciągać klej. I tu, jak przecież jest gra między jednych chcą udusić, a sami chcą być pierwsi. I tu chodzi mi o to, że jak jest możliwość być hubem przeładunkowym kontenerowym, żeby na duże porty wpłynęły duże statki, a mniejszymi barkami można to puścić Wisłą czy Odrą dalej. A z czasem może się uda wybudować kanał Śląski, to będzie mucha nie siada. I tu szacun dla pana Grabarczyka, bo widać ma koncepcję, że powinny być droga wodna, autostrada wodna Odra, Wisła i reszta rzek, żeby to mniej więcej pogłębić to do 3-4 metrów, żeby mogłyby śmigać barki. Wtedy by było git. Większość transportu by poszła drogą wodną. Nawet jakby na barki zapakowały te samochody, to może drogi też by były trochę puste. Pewnie tak. To jest pewnie tak. Czyli jest tutaj pan tu jest mieszkańcem, prawda? Tak. I jest pan zadowolony tutaj z... z tego, dzięki tej władzy, dzięki panu Wilkowi i Prawu i Sprawiedliwości mamy jeden most, a powinien być jeszcze jeden most. I tu czerwona kartka dla starosty elbląskiego, ale poprzedniego, dla Jezierskiego, bo mamy nieudolność. Kępiny małe, Kępiny wielkie. Tam był kiedyś prom. Szacun dla pani Kwoczek, ona chciała to utrzymać. A że Jezierski, nie wiem co on wąchał, chyba azotany szczajki, kaput, rozwiązał to. Druga rzecz, most w Kępkach, on jest za niski o 3 metry, a to właśnie przez niego. I teraz chciałbym, żeby pan nowy starosta elbląski poprawił nieudolność poprzednika. A jak to się nie uda, to nominuje starostwo jako starostę do programu Usterka. I tu, jakby był miał pozytywny koncepcję widzenia od punktu siedzenia, w ciągu 2 lat mógłby to poprawić, jakby chciał. Tylko musi się dogadać z Grossem. A tam widać, że w ciągu, i liczą 2004-18, potrafili 5-6 mostów zrobić, w tym na jednej rzece 3. A to już, jak mają dobrą koncepcję, no to rzeka Tuga. No i... i na dzień dzisiejszy wszystko. Cieszę się, że tutaj spotkałem, że ja też jestem gorącym zwolennikiem tej budowy. Tu bardzo się cieszę, że miasto Elbląg dostanie chyba szansę, prawda? Słucham? Miasto Elbląg dostanie chyba szansę, prawda? Taką. Tu zależy od władzy. Jak władza będzie chciała inwestować, żeby później zbierać zyski, bo na razie mają odciski. Chyba tak jak od Tuska przełapali skorodowane przyciski. No to świadczy o czymś, że pierw są za karaniem Polski, a słyszałem, że Wróbel złożył 3-4 wnioski, no to teraz mu się odbija to czkawką, że pieniądze zblokowane. To ja nie wnikam, jakie on azotany szczajki łyka. Prawda. Dziękuję panu serdecznie za te kilka słów. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę również. No, słucha pana. Tak jak miał program Autostrada Wodna to po Wiśle, to miał chyba Dziennik Bałtycki program zbieranie podpisów.
żeby rząd, opozycja, zrobiła pogłębienie koryta Wisły do 4, tak żeby było żeglowne. I mniej więcej od Włocławka, teraz jak słyszałem, to Sianiewio, chyba tam będzie stopień wodny. A tak to powinny być co najmniej 6 od Włocławka. No to jak już, tylko jak zwykle pseudoekologiczne organizacje się sprzeciwiają. A tu powinny organizacja się dogadać z rządem i zrobić tak, żeby to było w miarę git, żeby jedna i druga strona była zadowolona. A jak tak będzie, tak jak jest do tej pory, to pierw niech organizacje ekologiczne zajmą się oczyszczalnią ścieków Czajka i Neptun. Za to, że pan Trzaskowski zamiast nadzorować budowę Czajki, to miał centralnie w 4 literach, no to spuścił wszystko szambo do Wisły. Dopiero rząd musiał się za idiotę zająć, żeby zewnętrzną rurę położyć po moście i zrobić, a za te pieniądze, za 3 miliardy złotych lub więcej, mogłyby być 2 oczyszczalnie, lewobrzeżna i prawobrzeżna. A że jest kijowy nadzór, to są skutki. Tylko czemu podatnik musi pokrywać za nieudolność prezydenta? Prezydenta wtedy za dupę. I jest pytanie, czy pan Trzaskowski z własnej wypłaty zapłacił karę 10,5 miliona? Czy, jak to wyznawcy Platformy, pokryli koszty? Thank you.